Witam was bardzo serdecznie, ciepierzaki, szsaki, warchlaki, mapeciaki, skarpeciaki, z tej strony Jamci to jest, czyli Grzechu 40. Mam zaszczyt zaprezentować kolejny, mam nadzieję, całkiem ciekawy odcinek serii Zagrajmy w Terrarię, gdzie tak naprawdę sobie pierdaczy mi popierduje o najróżniejszych tematach. Z tego co pamiętacie... no ogólnie tak sobie ględzę, niemniej jednak w tle gameplay wychodzi mi co najmniej średnio, dlatego że cały czas nie byłem w stanie do tej pory pokonać początkowego bossa tytułu i dzisiaj teoretycznie chciałbym owego procederu dokonać, jestem pewien, że mi się uda, o ile tylko będę go w stanie przyzwać, ale no kurczę, jest krwawy księżyc, a powiem szczerze, że no nie mam bladego pojęcia, czy podczas owego eventu, owego wydarzenia, jakim jest krwawy księżyc, można w ogóle takowego procederu dokonać, czy jest możliwość przyzwania bossa. Prawdopodobnie niebawem się przekonamy, ale zanim owego procederu dokonam, jeszcze chciałbym się udać na moją standardową arenę walki, która jest stosunkowo niedaleko, więc myślę, że już nie będę ględził o niczym innym, tylko dojdę tam, a następnie rozpocznie się batalia. Jeżeli się okaże, że podczas owego eventu przepraszam was, nie da się wezwać Eye of Cthulhu, to się lekko wkurzę, dlatego że nawet starałem się czytać informacje z Terraria Wiki, nic tam takiego nie pisali, więc no fajnie było, gdybym go mógł przywezwać. Przywezwałem go. Nie wyjąłem sobie nawet grenadów, bo jestem debilem. Mam nadzieję, że nie będzie silniejszy przez to, że jest krwawa noc, krwawy księżyc, krwawy wszystko, krwawy odbyt, krwawy mocz, krwawy wszystko, krwawy stolec. Dobra, na razie ładnie klepie, powiedziałbym, że nie jest źle. Tak mi się w każdym razie wydaje, no może mi się mylę, nie wiem. Gorzej będzie, jak mi się skończą oszczepy, bo niestety nie mam ich nieograniczonej ilości. A prawdę powiedziawszy, no to mogą mi się skończyć całkiem szybko. Kurczę, muszę wyjąć grenady. No znowu się nie przygotowałem. Czemu ja nie wyjąłem grenadów? Czemu nie wyjąłem? Granatę Waschnelea! No kurde lebelung, ty! Aha, to... Jezus Mariusz, to nie są te grenady. Matko bosko kochano, ratuj się kto może, o mój Boże. To nie te grenady są. Czekaj, muszę teraz robić tak. Muszę się pozbyć tych małych gówien. Małym gównom mówimy stanowcze nie. Teraz tak, muszę... myślę, że zdążę go pokonać. Jeszcze noc jest w miarę młoda, niemniej jednak muszę wyjąć odpowiedni oręż, czyli te granaty, które mnie interesują. Gdzie one są? To są te. Chodź mi tutaj. Dobra, bosko, bosko, matko, bosko, kochano, ale bosko. One zadają potężny damage. 60, no to jest naprawdę sporo. Oj, chyba z siebie sam rypnąłem, ale dobra, 60 to jest potężny damage, więc mam nadzieję, że zaowocuje to czymś solidnym. Mam sporo takich granatów, więc w istocie powinno to coś dać, Miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie. Ty, potka mnie jewło. Muszę wcześniej z tego korzystać, bo potem wiecie, nie będę mógł się znowu spotkować. Dobra. Okej, okidoki. Dobra. Dor, wybaczcie mi owo cięcie, ale myślę, że wiecie, co się stanęło, po prostu problemy techniczne. No, w nieciekawym momencie te problemy techniczne zaistniały, trzeba przyznać. Dziewiątka, grenady, granaty, wachsznele. Wiecie, ja się nie martwię o to, czy dam radę go pokonać, ja się martwię o to, czy zdążę owego procederu dokonać, z uwagi na to, że no, tak jak już mówiłem, no noc się skończy i co potem, prawda? No, ponad pół chapsa nie ma, gościu, no to chyba dobrze jest. Tak mi się koncypuje, że to nie jest źle. Teoretycznie mieczorem też mogę z nim walczyć, ale to jest taka walka o dupę rozstrzać, no bo to jest... Wiecie, on też mnie klepie w tym momencie, to słabo trochę. Okej, serducha wezmę, serducha trzeba zbierać. I granatę wach sznela! Sznela wach granatę! Ja zapomniałem o tym, matko bosko kochano! Ale on teraz będzie gryz! Das ich de Walter Schneller! Das bytem! Bytem iść gryzem! Matko, będzie gryz! Matko bosko! Będzie gryz! Gryzło będzie bydle! Chodź tu, świnioku! Świniocze! Świniocze prosiocze! Oj, muszę się wyleczyć. Muszę się potknąć. Potknąć się pod komuszem. Jaba do bodu! Potka, matko bosko! Ha! Granaty waschnele! Granaty! Hände granaty! Kurde lebelung! No, mogę paść w istocie. Zapomniałem, że on ma tą drugą formę, gorszą, bardziej złowieszczą i jakąś taką ochydnawą trochę. Dobra, muszę bardzo zwracać uwagę na to, gdzie ja jestem, żeby samemu nie paść, żeby mnie nie użar, wiecie o co chodzi.
Mam podwójny skok, z tego muszę korzystać. Mam szansę na pokonanie tego świnioka. Mam szansę. Ja wiem, że ją mam. Wykorzystam ją. Wykorzystam mój potencjał. Dobrze, jest. Whee! Sweet. Chciałem powiedzieć, że było łatwo. Nie powiem. Nie powiem, że było łatwo, jak dla mnie samego. A czy wiadomo, to jeszcze może nie teraz powinien z nim walczyć, dlatego że można by było... Oj, zniszczyłem sobie kawał mapy, no ale trudno. Można było lepiej się do tego przygotować. No miałem ekwipunek w rozgardiaszu, to znaczy sami widzieliście, że no, tak naprawdę ekwipowałem sobie granaty już podczas walki, tak być nie powinno. Jakby tego było mało, mogłem no mieć lepszy ekwipunek, mogłem więcej chodzić po jaskiniach, zdobyć lepsze mieczorki, lepszą zbroję. Przecież ja nawet nie mam nie mam nawet napierśnika złotego, no to jednak o czymś świadczy, prawda? Ale mimo wszystko dałem radę, to mnie cieszy i jak najbardziej mnie to podnieca. Co zebrałem? Zaraz się przekonamy. Powinien jakąś nową rudę chyba zebrać. Szapka złota, no to fajnie, że mogę zrobić, ale ja chcę coś innego. Bo ja jakiś surowiec powinienem podnieść z tego dupka. Kamienny blok. No w porządku. No kurde ty, a ty tu czego? To byle dzieci, a ty tu czego? Co za czwart? No szkurde. Szczepan. Dobra. Czy ja mogę z tego nowego surowca cokolwiek zrobić? Sztandar demonicznego oka. Prawie w walce z następującymi przeciwnikami. Demoniczne oko, aha! To by dobrze było na mojej arenie rozwiesić. Ciekawe, ciekawe. Czemu oni cały czas otwierają te drzwi? Co im się tak podoba w tych drzwiach? Ja nie wiem. Co jeszcze zyskałem ciekawego? Co to można? Co to jest w ogóle? Blok błota, nie potrzebuję. Chwastozgon, nie potrzebuję. Pajęczyna, nie potrzebuję. Gwiazdka, no to z gwiazdki mogę sobie coś tam zrobić. Zawsze można dziabnąć. Aha, już nie mogę więcej, dobra, no to wywal to. Co jeszcze? Powinienem zyskać jakiś surowiec z tego oka, no ale ja jakoś go nie widzę, może ślepy jestem, czekajcie. Szafir, nie potrzebuję na razie. Żel, mikstura sowy, śnieżny blok, tata. Różdżka, o, różdżką też mogę spróbować powalczyć. Złoto, grzyborki, pierdziołki. Gdzie ja mam ten jakiś zasób, który zdobyłem z tego oka, przepraszam bardzo. No przecież powinienem nowe surowce pozyskać, no gdzie one są? Czy jak głupi jestem, czy jak? Ewidentnie powinienem zyskać surowce. Podejrzane, jakieś takie dziwne grubymi nićmi szytem. What? Czy może czegoś nie podniosłem? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Ewidentnie powinienem pozyskać nowy surowiec, który pozwoli mi na kraftowanie nowych przedmiotów, jakichś takich bardziej OP. Pójdę jeszcze raz na pole walki, no bo tutaj no to naprawdę nie widzę, no kurczę, że jestem ślepy, złoty kilof. Pochodnia, oszczep, lina, mikstura, dynamitem, lodowe lustro, granaty, wachsznele, blok ziemi. Platforma, drewno, pióro, mniejsza mikstura, bomba, mikstura, nóż, młotek. Czy tutaj coś jest? Czy coś przeoczyłem? Przepraszam bardzo. Coś przeoczyłem? Żołądź. No to nie, o żołądź mi chodziło, niestety. Goddammit, no coś to powinno tutaj być. Jestem ślepy, czy jak? Do rzucania, mikstura dzikiego upadku, mikstura czuwania, bomba, pierdu, sratu, tatu. Platforma, śnieżka. No ja naprawdę nie kminię tego, powinienem zyskać nowy surowiec. No co, ja źle zapamiętałem, że po zabójstwie bossa jest nowy surowiec? No chyba nie. O co to chodzi? Podejrzane. Szkarłaty nasiona. Szkarłatna ruda! No właśnie i o to chodziło, no na litość boską, dobra. Okej. Czyli taki głupi nie jestem, dobrze zapamiętałem. Dobrze zapamiętałem, teraz zobaczmy, co ja z tego mogę w ogóle zrobić. Pewnie jakieś szkarłatne sztaby, nie? Coś w ten deseń. Szkarłatna sztaba, no właśnie. Zaskoczenia nie było.
No tego bossa należy pokonać bardzo wiele razy, żeby móc sobie cały ekwipunek z tego wykonać, ale zobaczmy, co w ogóle mogę sobie z tego wykonać. Mam obecnie 20 takich sztab, więc zbroi nie wykonam, ale co mogę? Tętnica, 17 punktów obrażeń w walce w zwarciu. Ja mam 16 punktów obrażeń katane, to tętnica nie. Krwawa rzeź, 22 punkty obrażeń w walce w zwarciu. Dobre to. Żądza krwi, wszystko takie krwawe widzę. 22 punkty obrażeń. Łuk ze ścięgien. Chwytacz mięsa, Jezu, jak to brzmi. Ha. No ciekawe, ciekawe, no ale ja to raczej tą kataną. No dobra, wiecie co? No tamto jest lepsze od katany, to ja wezmę to. Krwawą rzeź. No wygląda na ciekawe, prawda? No to sobie zrobię. Katanę mimo wszystko zostawię w ekwipunku, znaczy w kuferku, bo to jest coś ciekawego. A teraz będziemy się posługiwali krwawą rzezią, matko bosko kochano, ale to będzie, ale będzie. Dobra, co ja bym chciał teraz zrobić? Chciałbym poszukać latających wysp. Mi tu je aura, srafty, pierdu, pozwala zacząć zagrożenia. Szybko poruszać się w cieczach. Nie, a gdzie ja mam odwróconą grawitację? Kontrolować grawitację. No jak to fajnie. No i o to chodziło. Nie o to chodziło. Nie o to chodziło. Zapomniałem, że nad moją głową jest ta wyspa. No dobra, czekaj. Zaraz to jakoś tak może troszeczkę lepiej ogarniemy, co? Moje złote monetki, to mnie to dawaj. Kurde, to będzie ciężkie, bo to się łatwo będzie zabić. Zapomniałem o tym. To przy czymś takim to lepiej mieć takie różne rzeczy do latania, bo tak to się można naprawdę łatwo za... Aha, to mi się zresetowało. O Jezus. Już mi mikstura nie działa. No jaki bullshit. No dobra, trudno. Co zrobić, chociaż mam szkarłatne dziadostwo, no zawsze coś. Dobra, dokąd teraz ze szkarłatnym dziadostwem się udać? Mógłbym udać się celem zabójstwa szkieletora, ale to by bardzo szybko zakończyło się moją śmiercią. Mógłbym udać się celem poszukania... O, celem tutaj, tak, tam pójdę zdecydowanie. Zmierzymy się może z gigantyczną rośliczką, bo też tym podobne dziwo żyje na tym ziemskim Westpadole. Zobaczymy, jak to będzie, ale może być ciekawie. Dobra. Zatem kontynuując, dzisiaj o czym będę opowiadał? Dzisiaj będę opowiadał o filmie Iron Sky. Właśnie, on się zwał Iron Sky. Myślę, że kojarzycie, dlatego że film jest tak naprawdę kontynuacją. Współczesny Iron Sky kinowy, jako przebój, hit kinowy, jest bezpośrednią kontynuacją Iron Sky'a, który powstał x lat temu i traktował o bardzo zbliżonej tematyce. Mianowicie Niemcy wybudowali bazę na ciemnej stronie Księżyca, a następnie zaatakowali Ziemian. Głupie? Może głupie, ale nie do końca wyssane z palca, z tego prostego powodu, że Niemcy mieli autentycznie plany wykonania samodzielnej bazy wręcz całego miasta na Księżycu. No brzmi to kretyńsko, głupio, brzmi to jak science fiction, bo po dziś dzień, pomimo upływu wielu dziesiątek lat, nie uzyskaliśmy czegoś takiego i nawet nikt tego nie planuje. Ale zaręczam wam, że Niemcy takie plany mieli. Nie wiadomo, na ile to były plany poważne, niemniej jednak faktem jest to... Malarz Stefano, ciekawe. Faktem jest to, że w momencie, kiedy alianci dobrnęli do Berlina, no szeroko rozumiani alianci, to już nawet nie dzielę na Amerykanów i Rusków, ale po prostu w momencie, kiedy trzecia Rzesza została pokonana i zwycięzcy dotarli do Berlina, zaczęli przeglądać berlińskie archiwa, nagle napotkali na swojej drodze plany niemieckiej bazy kosmicznej wybudowanej na Księżycu. To były plany jak najbardziej racjonalne. To nie była kwestia tego, że jakiś z dupy malarz sobie wpadł na pomysł, narysuje coś takiego, prawda? To były plany inżynierów niemieckich, więc jak najbardziej Niemcy analizowali taką możliwość na poważnie. I co ciekawe, nawet po dziś dzień istnieją różnego rodzaju teorie spiskowe o tym, że Niemcy mogli wykreować bazę kosmiczną na Księżycu i tam teraz ostatnie szczepy nazizmu się zakorzeniły, oni tam jeszcze funkcjonują. Oczywiście to są teorie spiskowe oszołomów, no żaden normalnie funkcjonujący, racjonalnie myślący człowiek w to nie wierzy, ale no są też tacy, którzy w to wierzą.
Co ciekawe, film bazował na zasadzie troszeczkę takiej prześmiewczej wizji tych różnego rodzaju teorii spiskowych, że Niemcy tą bazę na Księżycu mają. Film był prześmiewczy, mówię tutaj o pierwszej części, chociaż druga też była bardzo prześmiewcza. No taki troszeczkę humor na siłę moim zdaniem miała, no a już powiedzmy, że była prześmiewcza. I ludziska, o, daj mi buźkę pod topór zarazo, patrz jaki mam mieczor, widziałeś? Głupio ci teraz, co? Ha, teraz to ja cię klepię. I ludziska, film bawił się tematem, film luźno do niego podchodził, troszeczkę się z tematu naśmiewał, dlatego że z jednej strony prezentował to, co autentycznie widzieliśmy w teoriach spiskowych, a z drugiej strony prezentował to w sposób typowo prześmiewczy. To znaczy, było tam różnego rodzaju takich niesnasek i takich dziwnych akcji, że teoretycznie Niemcy mają jakąś tam technologię kosmiczną i chcieli zaatakować planetę Ziemia, zaatakowali ją, ale w praktyce to na tym Księżycu wykreowali tak przestarzałą technologię, że nawet nie zdawali sobie z tego sprawy, jak Ziemia wygląda w dzisiejszych czasach i nagle się potem okazało, że ci Ziemianie tych Niemców z Księżyca, z kosmosu wyprzedzają o dziesiątki lat w rozwoju, prawda? Bo Niemcy się cały czas zatrzymali na tym, co było w okresie II wojny światowej. Więc były tam śmiechostki, film raczej no, nie można go było traktować jako coś poważnego. I no tutaj mamy do czynienia z drugą odsłoną, przy czym już się troszeczkę zdegustowałem już na dobry początek w kinie, dlatego że jest to druga odsłona, która nie ma tytułu 2, tak? No nie ma tam żadnego podtekstu, nie ma żadnego podtytułu, nie ma żadnej liczby w tytule, więc normalnie, no racjonalnie myślący człowiek doszedłby do wniosku, że współczesny Iron Sky to jest po prostu zupełnie inny film o tej samej tematyce. Tak samo jak Hellboy, jest zupełnie innym filmem o tej samej tematyce. Natomiast co ciekawe, nie. Co ciekawe, Iron Sky kinowy... O Jezus. Dobra, przeżyłem, jest to jakiś sukces. Co ciekawe, Iron Sky kinowy jest po prostu kontynuacją dotychczasowego Iron Sky'a. Chociaż, no tak jak mówiłem, no nie, nic by w tytule na to nie wskazywało, ale tak jest. Taka to śmiechostka, ciekawostka. O, tutaj muszę uważać, to będzie dużo różnego rodzaju plugastwa. Osy będą i tak dalej. Nie wiem, co zrobiłem. Oso, ososo, chodź tu. Ososo. No chodźmy tutaj. Ty jeszcze tak walczysz, tak, dubiesz, no. Dziubiesz tak. Nie szczyloj do mnie, tylko chodź tutaj. Wow. Dużo różnego rodzaju plugastwa tutaj lata. Takiego nie fajnego plugastwa. Kontynuując. Ludziska... No film, no z początku byłem zdziwiony, no bo tak jak mówiłem, nic nie wskazywało na to, że to jest kontynuacja, była to kontynuacja. To jest po prostu druga część tego, co już kiedyś powstało. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że no szedłem do kina, nie spodziewałem się, bo też mi moi kumple zarzucali, że no a czego żeś się Grzesiek spodziewał, no poważnego kina po takiej tematyce. Nie spodziewałem się poważnego kina, ale spodziewałem się tego, że po prostu, no szkurde, nie mogę skoczyć. Czemu? Nie kminie tego. Czasami naciskam spację raz, a gra to z automatu traktuje tak, jakbym użył chmurki. No, nie rozumiem. O, tak to miało wyglądać. Chociaż też nie do końca. No, powiedzmy. Więc, no kumple też właśnie tak sprzeczali, no czego żeś się spodziewał, Grzesiek, no poważnego kina. Nie spodziewałem się poważnego kina, wiedziałem, że to będzie film o charakterze prześmiewczym, nic takiego na poważnie. Ale z drugiej perspektywy też, no spodziewałem się troszeczkę tego, że będzie to film, który jakkolwiek jest zakotwiczony w realnym świecie i jakkolwiek, no można znaleźć w nim również takie poważne nuty. Nie można. To jest film ekstremalnie prześmiewczy. To jest film, który sili się na śmieszność, chociaż też do końca za bardzo śmieszny nie jest. Jak dla mnie to jest taki śmiech troszeczkę na siłę. Oczywiście kwestia gustu, no jednym taki humor no przypasuje, innym nie przypasuje, niemniej jednak ja byłem rozczarowany, dlatego że film przede wszystkim, ja wiecie czego oczekiwałem, takiej troszeczkę bajki, ale bajki dla dorosłych, coś w stylu Shreka, że teoretycznie była to bajka, ale można się było wczuć, no bo autor miał jakąś wizję do zaprezentowania i też ta wizja miała jakiekolwiek racjonalne podwaliny. Prawda, choćby film był dopracowany z tej perspektywy, że był spójnym ciągiem przyczynowo-skutkowym i wszystko tam do siebie pasowało. Nawet pomimo tego faktu, że to był film animowany, Shrek. W przypadku Iron Sky odniosłem takie wrażenie, że film był zrobiony na odwalsie. Ogólnie chcę, żebyście z gruntu wiedzieli, że będę narzekał, że jak dla mnie Iron Sky najnowszy nie był dobrym filmem i był wręcz do dupy i żałuję, że na niego w ogóle poszedłem. Niemniej jednak, dlaczego żałuję? No już na ten temat się wypowiem. Ludziska, tak jak mówiłem,
Na dobrą sprawę, film sprawia wrażenie buty Hermana. Można założyć materiał, znaczy biega super szybko. No super, chciałem to mieć od dawna. W zamian za balonik? Czy w zamian za co? Co mi to dawało w ogóle? Czekaj, czekaj. Co mi to dawało? Jezior lawy. Podnoś na lawę. No szkurde, co ty przeszkadzasz tylko? Dziady głupie, chodźcie tu! Przeszkadzacie, ja nie mam czasu. Jeszcze drzwi nie będą otwierać. Głupie dziady. Dziadziska takie głupie, że inoros. Wiadomo przecież. No. Co to jest? Jeszcze raz. Wisior z lawy. Wykrywacz metali. Z tego nie korzystam. Bywale to. A założyłbym... Tylko gdzie to było? Dobre pytanie. O, buty Hermana, właśnie, tak jest. To zdecydowanie jest fajny gadżet. Sztabka srebra to już nie na moim etapie rozwoju, mój kochany. Nie na moim etapie sztabki srebra. I kontynuując, po prostu jak dla mnie Iron Sky był kinem niedopracowanym. Był filmem dziecinnym i głupim. Dlaczego? Nie z perspektywy założenia, że naziści na księżycu i tak dalej, ale z perspektywy tego, jak ten film był prowadzony, jak został nam zaprezentowany. Dlaczego? Z tego powodu, że był niedojrzały, że był głupkowaty, że humor był na siłę, dialogi nie miały sensu, był troszeczkę, nawet bym powiedział, uwłaczający z pewnych perspektyw, uwłaczający choćby inteligencji widza. Brakowało w nim ciągów przyczynowo-skutkowych, o co mi chodzi. Znaczy, to takie podstawowe założenia kina, że po prostu no, film nie był w stanie sprostać dorosłemu widzowi, bo no, każdy dorosły by widział, że coś tam nie pasowało, że po prostu te założenia były niespójne. Dlaczego? Podam to na kilku przykładach. W jednej scenie protagoniści lecą statkiem kosmicznym. Rozwalają go o skałę, wyrywają mu wewnętrzne systemy sterowania i pojawia się tekst o tym, że teraz musimy iść na piechtę, bo statek jest bezużyteczny, bo jest zepsuty i już nie może latać. Już do rzucania, pozwala kontrolować grawitację, tak! Oj tak! Super, zaraz będę znowu szukał latających wysp. Teleportuję do domu, pozwala dostarczyć bliskie zagrożenia. Super, idziemy do domu, będziemy szukać latających wysp. No i ludziska, jest taka scena, że oni niszczą ten statek i oficjalnie mówią, nawet na filmie o tym mówią, że statek jest totalnie rozdupcony, jest kompletnie zniszczony, nie można nim dalej latać, więc idą dalej, tak? Pozostawiają, opuszczają ten statek. Około 20 minut później na filmie wracają do tego statku i nim lecą. Odlatują. Do statku, który no, przed chwilą powiedziano, że był zepsuty. No to jak nagle nie zaczęli latać? No to co się stało? Przepraszam bardzo, czegoś nie zauważyłem, coś przeoczyłem. A no właśnie, ludziska, no to jest kwestia tego, że film był po prostu niedopracowany. Okej. Wow. Tutaj latającej wyspy nie było. Wow, god damn it. Czemu to zadziałało tylko raz? Myślałem, że odwrócona grawitacja będzie działała cały czas. To znaczy w momencie, kiedy już dostałem się w powietrze, no to będę lewitował. A tak się nie stało. Kolejny skok już tak nie zadziałał. Dziwne. Spróbujmy jeszcze raz tego skorzystać, bo intryguje mnie mechanika napoju. To znaczy jestem bardzo... Chociaż wiecie co? Przyzwałbym sobie jeszcze Eye of Cthulhu i jeszcze raz go pokonał. Myślę, że to będzie widowiskowe i ciekawe w oglądaniu. A chyba mam jeszcze jedno oko Tchulu. Tchulu, Cthulhu, Tululu. Oko Tululu! Nie mam? Myślałem, że mam. Oko Tululu! Mam jeszcze jedno. O co z tą rybą chodzi? Przyzywa młodego pingwina. Aha, no to potem założę. Ale na razie oko Tululu. I oko Tululu. I idziemy tululować się. Tylko tym razem się dobrze przygotuję. Granaty wyjmę wcześniej. Może, nie wiem. Tutaj różdżka to nie, kompas. Pozycję horyzontalną, nie, tam. Pióro, materia. Dobra, no granaty muszę mieć, to na pewno.
I ktoś mi powiedział: Grzechu, no czepiasz się takich scen, że na początku mówili, że statek jest zepsuty, a potem nim lecie i przez to są szczegóły. Teoretycznie to są szczegóły, ale no takich szczegółach nie można zapominać, no na litość boską. Jeżeli ktoś był autorem filmu, był scenarzystą, był jakimś reżyserem, no to kurde, chyba widział, co projektuje i chyba widział już postęp, że się pewne rzeczy, elementy wykluczają, tak? Jeżeli na początku mówi, że statek jest zniszczony, to jak nim potem odlatuje? Takich niekonsekwencji tam było znacznie więcej, dlatego że ogólna fabuła filmu, i to myślę, że specjalnie mocno nie zaspoiluję, dlatego że to jest wyjaśniane dosyć szybko na filmie, że ogólna fabuła filmu jest taka, iż no Ziemia uległa zniszczeniu fizycznie, już Ziemi nie ma jako takiej, doszło do wojny atomowej, została totalnie zniszczona. Jakby tego było mało, no to współcześni Ziemianie uciekli na Księżyc, gdzie żyją obecnie, no na początku filmu rzecz jasna, żyją, co ciekawe, vis-a-vis tych nazistów, którzy ich zaatakowali. Dobra, i teraz gra na te wachnele. Oko tu lulu! Tu lulu fulu! Oko tu lulu! Tu lulu lulu! Trolololo! Trolololo! Ja ci dam, ja ci pokażę, co potrafię! Oko tu lulu ty! No. I kontynuując, ludziskowie, moi kochani złoci. Takich niekonsekwencji tam jest znacznie więcej. To nie jest kwestia tego, że ja się uczepiłem jednej sceny. To tam naprawdę jest tego znacznie więcej, ale zacząłem mówić o tym, o co tak naprawdę chodziło w filmie. Więc w filmie chodziło o to, że tak naprawdę ci Ziemianie teraz żyją na Księżycu z tymi nazistami, którzy wcześniej ich zaatakowali, w ostatniej takiej ostoi ludzkości. No i że dzisiaj tak naprawdę, no jak ta ostatnia baza księżycowa padnie, na terenie której żyje tam 2000 niecałe ludzi, no to już ludzkość zostanie zdegradowana, zniszczona i tyle z ludzkości, prawda? Tak się prezentuje fabuła tytułu. Początkowa, bo bardzo szybko się nagle okazuje, że wszystkimi przywódcami świata byli do tej pory, no ci sławetni albo niesławni, jak to woli, reptilianie, którzy to reptilianie żyją we wnętrzu Ziemi, która okazała się być pusta, i nagle główni protagoniści suną w stronę tego wnętrza Ziemi tym zepsutym statkiem, żeby pokonać reptilian, żeby odebrać im możliwości do życia i różnego rodzaju tereny dogodne dla życia i tak dalej, i tak dalej. Założenie, ktoś by powiedział, głupie, no głupie, ale film bił w takie nuty, to znaczy odnosił się do takich dosyć słynnych teorii spiskowych i mitów cywilizacji ludzkiej, w które wierzą oszołomi. Czyli właśnie, no, istnieje właśnie ten mit, ten zabobon, taki, można powiedzieć, spekulacje oszołomów, że naziści mogli przetrwać na ciemnej stronie Księżyca, więc film to pokazał. Istnieją też teorie spiskowe, o, nie mam oszczepów. Istnieją też teorie spiskowe o tym, że reptilianie, czyli obca cywilizacja, jaszczuroludzi, rządzą światem, i film również to pokazywał. Istnieją teorie spiskowe o tym, że Ziemia jest pusta i w środku coś się znajduje, film również to pokazywał. Więc film tak naprawdę pokazywał wiele tym podobnych smaczków. I powiem szczerze, to mi się nawet podobało. To mi się podobało, przyjemnie było, oglądając ten film, śledzić te wszystkie smaczki i śledzić to, jak twórcy bawili się takimi założeniami. Było ich tam sporo. Było sporo właśnie takich prześmiewczych scen. Dobra, czekajcie, teraz muszę roztropnie zadziałać. Muszę pozbyć się tego, czego nie potrzebuję, a skupić się na tym, czego potrzebuję. No z takimi granajdami, jak człowiek jest dobrze przygotowany, to spokojnie jest w stanie oko Tululu pokonać. Maska oka? Dziwne. Co mi to da? Przepraszam bardzo. A, nawet tego sztandaru nie założyłem, a przecież to by mi dawało większe możliwości. A, trudno. Co zrobić? Zapomniałem o tym. Gdzie ten sztandar? O, proszę bardzo. No dopaj to. Nie mogę zawiesić? Lekki bullshit. Czyli to pewnie potrzebuje... Wiem czego, przepraszam. To pewnie potrzebuje ściany w tle, której tutaj nie ma. To się kiedyś zrobi. Dobra, czyli tak, pokonałem kolejne oko Tululu. Tutaj widzę, no, sporo NPC-ów się pojawiło, fajnie. Co wy macie? Wałek, na. Ty to raczej nic takiego przydatnego chyba, bardziej takie kosmetyka taka, coś ten deseń. Ty, wow. No. O. O, 35 sztuk złota, to jest rudziska karabin maszynowy. Ja pierdacze, ale dobre rzeczy. Drogie niemożebnie, ale fajne. A ty? Też coś tam ciekawego masz. Dobra, never mind. Ja bym chciał sobie coś zrobić z tych części Tululu. Z oka Tululu. Więc to właśnie zrobię. Co to jest? Platforma, ciekawe.
Sztabka i oko Tululu. Troszeczkę już tego mam. No to chyba jakieś tam elementy zbroi się z tego wykraftuje, nie? Nie mogę? Myślałem, że z tego zbroję też można. No to lekki bullshit. Nie tak to miało wyglądać. Tętnicę bym mógł zrobić, ale czy ja potrzebuję tętnicy? Chyba nie bardzo. No to jestem ociupinkiem rozczarowany. Mógłbym nawet na tym materiale udać się w stronę Korapta celem wywabienia mózgu Tululu. Bo jest jeszcze kolejny boss, mózg Tululu. I nawet to chyba zrobię, wiecie? Ile mam granatów? Dużo. Ale nie, bo mózg Tululu to jest tak samo jak oko Tululu, czyli to można z tym walczyć tylko w nocy, noc się kończy, to nie ma sensu. Dobra. Ale skorzystałbym jeszcze raz z ciekawości z tej odwróconej grawitacji, dlatego że cały czas nie do końca rozumiem zasadę działania owego płynu. On jest dla mnie zagadkowy i chcę po prostu go poznać, no jakoś tak ogarnąć, jak on działa. No, złotych monet też już trochę mam. 12 to piechotą nie chodzi, nie? Dobrze jest. Dobra, zatem poszukajmy podniebnych wysp. I ludziska, o czym tak chciałem mówić? Film właśnie bawi się teoriami spiskowymi, niektórymi mądrzejszymi, innymi głupszymi, ale to było fajne, obserwowanie tych teorii spiskowych i różnego rodzaju takich smaczków subkultury, z których bardzo często nasze społeczeństwo się naśmiewa. Na przykład na filmie pojawiła się religia Steve'ów, którzy wierzyli w Steve'a Jobsa, który wróci z martwych, i wierzyli w jego sprzęty i modlili się do nich, prawda? Steve Jobs i wiadomo, telefony komórkowe i ogólna elektronika, o to chodzi. Co się tam jeszcze takiego ciekawego pojawiło? No dużo takich smaczków było. To co ja wypiłem? Nie mam odwróconej grawitacji? Co ja wypiłem? Dor, ja już nic nie rozumiem. Wydawało mi się, że wypiłem napój odwróconej grawitacji. I przepraszam bardzo, gdzie ta grawitacja jest? Dor. Ja już nic nie, pani Maju. O, ja biedny, nieszczęśliwy, nic nie rozumiem w tej grze. No dobra. Co zrobić? Mówi się trudno. I idzie się dalej. Tak czy inaczej, pojawiła się słynna Nokia 3310. No, gimby nie znają, ale no, to był taki bardzo słynny telefon w dawnych czasach, który uchodził za niezniszczalny. Nawet w filmie sobie z tego zrobili takie śmiechostki, że no, mam Nokia 3310, to wygrywa ze wszystkim, dlatego że jest to niezniszczalne. Od wschodu nadciąga armia goblinów. O kurde! O kurde, dawaj ty! Kolejny event. Armia goblinów, czyli chyba 1000 goblinów przyjdzie. Ja cię, panie! Dobra, zobaczymy jak to będzie. No będzie z czym powalczyć, to na pewno. Jakby się dało, to bym wolał tutaj z nimi powalczyć, ale ja nie wiem, czy oni się pojawią na latającej wyspie. Mogą się pojawić, mogą się nie pojawić, zobaczymy. Więc również sobie z tego jajca robiono, że no Nokia 3030 to nawet katastrofę atomową przetrwała, bo to jest takie... Przybyła armia goblinów. No dobra, chodźcie. Bo to jest takie dziadostwo, że nic tego nie pokona, nawet bomba atomowa temu nie da rady, prawda? I takie smaczki były. No głupie, bo głupie, ale jednak fajnie też było tym podobne smaczki widzieć, dlatego że no znamy to z popkultury, z realnego świata. No i również tak jak mówiłem, że na przykład właśnie ci naziści, reptilianie naśmiewali się z przywódców świata, zresztą sam początek całego filmu, czyli na dobrą sprawę scena, która pokazuje nam Władimira Władimirowicza Putina, też się naśmiewano z jego persony, bo wiecie, w Federacji Rosyjskiej jest takie nastawienie gloryfikacji Putina i tworzenia jego wizerunku jako takiego herosa, że no kurczę, to jest taki badass, bo oni mają też taką kulturę w Federacji Rosyjskiej, że mężczyzna to powinien być badassem, mężczyzna to powinien być macho, powinien być twardy, powinien być zdecydowany, powinien się niczego nie bać, powinien żyć w dziczy też i nie bać się pokonać niedźwiedzia, i starają się Rosjanie kreować tym podobną właśnie, tym podobne przeświadczenie o samym Putinie, prawda? Że on taki jest, że jest taki twardy, że taki niezwyciężony, że taki hegemon narodu, przywódca wszystkich, prawda? Capo di tutti capi, że jest taki właśnie taki, no taki badass jak Tommy Lee Jones w Ściganym. I co ciekawe, no twórcy... Nie, ja się z tym muszę oddać, bo mi wszystkich NPC-ów zabiją. I twórcy filmu również się tym bawią, bo pierwsza scena na filmie to była scena, która prezentowała nam Putina, który siedzi za biurkiem, bo ogólnie, jeszcze też dopełniając wam wizerunek tego, o czym mówię,
Jak, w jaki sposób Rosjanie gloryfikują postać Putina? Ano w taki sposób, że pokazują na przykład jego zdjęcia z wakacji, jak łowił ryby w strumieniu, stojąc na golasa, że ma takie umięśnione ciało, jak taki po prostu Schwarzort Arzenegger, że poskromił tygrysa, że walczył z wilkami, że to, że tamto. Oczywiście współczesna popkultura również to podchwyciła i się z tego naśmiewa i na przykład w sieci możecie znaleźć zdjęcia, jak Władimir Władimirowicz Putin ujeżdża rekina i pływa pod wodą, prawda, na golasa. To są żarty oczywiście, ale żarty odnoszące się do czegoś realnego. Na filmie również twórcy się troszeczkę pobawili tym podobną konwencją, zrobili sobie tym podobne śmiechujki, dlatego że no jest ta początkowa scena filmu, gdzie stoi Władimir Władimirowicz Putin, za biurkiem siedzi i na dobrą sprawę potem się podnosi, wyskakuje na to biurko z taką gracją łani, rozdziera swój garnitur na lewo i na prawo i prawda zaczyna takiego kankana odwalać, kazaczoka tańczyć na golasa, prawda, więc i podobnych scen też było masę i to są sceny fajne, to są takie smaczki odnoszące się do realnego świata, jeżeli ktoś tylko śledzi ten realny świat, interesuje się geopolityką, gospodarką, ekonomią, tym co się po prostu dzieje w masowych mediach i w masowej kulturze, no to dostrzeże tego typu smaczki i to będzie dla niego śmieszne i takie smaczki również dla mnie były śmieszne i to mnie akurat bawiło na filmie i to mi się podobało, że bawią się konwencją, że tego typu śmiechujek świata realnego jest dużo i że sporo takich scen się pojawia, ale pojawiały się też sceny kompletnie debilne. Zresztą sama fabuła filmu, ona się w ogóle nie klei, nikt nawet nie starał się zadbać o to, żeby się kleiła, dlatego że ona jest głupia. Nie ma tego ciągu przyczynowo-skutkowego, tego łańcucha przyczynowo-skutkowego. Tak jak mówiłem, no w jednej scenie potraficie mieć informację o tym, że statek jest zepsuty, w drugiej scenie odlatują sobie tym statkiem. W jednej scenie macie informację o tym, że reptilianie ogólnie nie lubią ludzkości i starają się ją zwalczać, a z drugiej strony, no w momencie, kiedy ludzkość się rozwijała przez tysiące lat, nic z tym nie zrobili, prawda? I teoretycznie reptilianie wcielali się w tych ogólnoświatowych ludzkich przywódców po to, żeby pokonać ludzkość, ale z drugiej strony po co to robili, skoro dysponowali nowoczesną technologią, która wykraczała poza nasz system pojmowania, laserami, statkami kosmicznymi i potem film to też pokazywał, więc skoro reptilianie dysponowali taką siłą, to po co w ogóle starali się nas pokonywać w tak łopatologiczny sposób, jak na przykład wcielać się w naszych przywódców, no to się nie trzyma kupy, prawda? Tak samo jak nie trzyma się kupy ten fakt, że reptilianie na dobrą sprawę zniszczyli naszą planetę, kreując ten konflikt ogólnoświatowy z nazistami, bo to poniekąd oni też za tym stali. I zniszczyli naszą planetę i siedzą na tej planecie, nie wiadomo po co, skoro mają statek kosmiczny, mogą w każdej chwili z tej planety zniszczonej, prawda, uciec. No też taka niekonsekwencja. Oczywiście oni tam potem powiedzieli, że niewiele jest w kosmosie planet zdatnych do życia, ale to no słabe wytłumaczenie, prawda? Tym bardziej, że i tak potem pokazano, że i tak polecieli w ten kosmos i tak potem tak naprawdę pokazali pod koniec filmu, że żyją na innych planetach, więc nie trzyma się to kupy fizycznie i nawet same dialogi są debilne, nie trzymają się kupy i to nawet dziecku ten film będzie się wydawał dziecinny z tej prostej perspektywy, że no nie ma on racjonalnego sensu. Kurczę, jest taka scena, że przywódca tej bazy kosmicznej na Księżycu idzie sobie, prawda, idzie ze swoimi ziomkami, nagle znajduje się przy statku kosmicznym i mówi do ochrony tego statku: rozstąpcie się, bo my chcemy przejąć ten statek i ogólnie będziemy lecieć na planetę Ziemia, żeby tam walczyć, bo okazało się, że Ziemia jest pusta i na Ziemi to jeszcze żyje kompletnie obca rasa, która starała się nas ciemiężyć przez te wszystkie stulecia i ogólnie będziemy chcieli pokonać, żeby następnie jak ich pokonamy, no to wiecie, przylecieć tutaj z jakimś super artefaktem, który umożliwi nam życie w kosmosie. No, kretyński tekst, prawda? A gościu ze straży, który ma bronić tego statku kosmicznego, nikogo do niego nie dopuścić, mówi: aha, okej, no to ja lecę z wami. No, widać, że te dialogi, oczywiście widać było, że to było celowe ze strony twórców gry, taki debilizm dialogów, bo oni się tym bawili i to było jak najbardziej założone, nie, z gruntu zamierzone, celowe. Ale z drugiej strony to było głupie, fizycznie. Ciężko się oglądało taki film, który był tak bardzo mocno zidiociały, prawda? Być może kogoś to śmieszy, no mnie to nie śmieszyło, jak dla mnie to był taki humor troszeczkę na siłę. Tak samo jak humor pokroju, tam jest bardzo dużo różnego rodzaju debilnych scen typu, żebyście zrozumieli, o czym ja w ogóle mówię. Na przykład scena, że jakiś mięśniak pojedynkuje się z dinozaurami i walczy z tyranozaurem albo jakimiś innymi velociraptorami na pięści.
No, serio, no naprawdę, no. No gościu walczący na pięści z dinozaurem, no po co? Dinozaur ma szczęki, może go zerzeć w sekundę i po co ma z nim na pięści walczyć? No to takich niekonsekwencji i debilizmów tam jest cała masa. Widać było, że są to debilizmy z założenia, ale jak dla mnie po prostu przesadzono i było zbyt dużo i były zbyt głupie. Przez co film utracił na jakiejkolwiek sensowności, bo to się oglądało jak taką nieśmieszną... Właśnie, jakby to określić? Nieśmieszną parodię, o! Jeszcze w dodatku, gdyby ten humor nie był na siłę i tak ja mówię, nie trzymało się to kupy z tej perspektywy, że na przykład... O, kolejny świetny przykład, sami reptilianie. Z jednej strony przedstawieni jako super, hiper, duper, ekstremalnie rozwinięta cywilizacja, która wyprzedzała cywilizację ludzką o miliardy lat, którzy mieli latające statki, przemierzali przestrzeń kosmiczną, którzy mieli lasery, nie wiadomo co jeszcze, szmery, bajery, nam się to nawet naszym fizjonogom nie śniło. A z drugiej strony, no ich rasa została przedstawiona jako taka bardzo tępa, wręcz prehistoryczna, która żywi się ludzkim mięsem, która żyje w lepiankach, w jakimś takim mieście z dupy, no i... No to się nie klei. No albo coś jest rozwinięte technologicznie, albo jest barbarzyńskie i głupie i żyje jak prehistoryczni ludzie, no. I to jest niekonsekwencja i takiej niekonsekwencji było bardzo dużo na tym filmie. Więc to mi się nie podoba. Nie samo założenie tego, że naziści, że reptilianie i tak dalej, bo mogliby sobie być reptilianie, naziści, mogłaby nawet być ta pusta planeta w środku, chociaż przecież to prawą fizyki, ale mogłoby to być, to mi nie przeszkadzało. Bo ja, idąc do kina na ten film, byłem nastawiony na to, że on tak będzie wyglądał. Tylko właśnie zbyt wielkie idiotyzmy, zbyt wielka niekonsekwencja i zbyt wielkie... błędy logiczne właśnie. To mi się nie podobało, dlatego też uważam, że Iron Sky no nie poleciłbym zdecydowanie i był po prostu filmem no jak dla mnie głupim, no niestety. Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że wielu ludzi się ze mną bynajmniej w ogóle nie zgodzi. No ale no szkurde, serio. Jezus. Ile tego dziadostwa, czekaj. Biesiek, stój no, bo ja się zaraz denerwuję. Ach, Gini poniszczyli, do domu weszli jak do siebie. God damn it, o co dochodzi. Dobra, za niedługo się już uporam z tą armią wrednych gównodupców, więc postaram się tego procederu dokonać, tym bardziej, że już ponad 40 minut nagrywam, więc wypadałoby skończyć materiał. Tak więc ogólnie Iron Sky'a nie polecam, film był głupi, po prostu fizycznie, nie był śmieszny, był głupi, chociaż miał być śmieszny. I też, no nawet idąc do kina, no bo jeżeli ktoś oglądał trailery, no to głównym trailerem Iron Sky'a była scena, jak Hitler znajduje się na szczycie tyranozaura i walczy z jakimiś tam ludźmi, no to już samo w sobie mówiło troszeczkę o filmie, to już nam powinno raczej udowodnić, że film no nie będzie realistyczny, ale ja w ogóle nie oczekiwałem, że on będzie realistyczny, ale oczekiwałem, że będzie niegłupi, prawda, no że jednak... jakakolwiek logika tam będzie zachowana. No tej logiki tam nie było. Dlatego też, no jak dla mnie, słabo. Słabo, nie polecam. Był to najgorszy film, na jakim byłem do tej pory. Najgłupszy film, jaki kiedykolwiek w życiu widziałem. To już samo w sobie jest osiągnięciem i myślę, że tym by się mogli twórcy poszczycić, no bo to też nie jest takie łatwe być najgłupszym filmem na świecie, ale udało im się. I osobiście uważam, że no dałoby się stworzyć film traktujący o takiej tematyce, który też by był prześmiewczy i taki bajkowaty i nadprzyrodzony i byłyby tam dokładnie te same rzeczy, ale jednak byłby troszeczkę mądrzejszy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia natomiast jest taka, że standardowym zwyczajem, jak macie to kino superbohaterskie i już kiedyś wam powiedziałem, że zawsze w takim kinie czekajcie na końcowe ujęcia, tak samo w Iron Sky'u, jeżeli wybieracie się do kina, czekajcie na końcowe ujęcie, czekajcie na przeminięcie wszystkich liter końcowych i na końcowe ujęcie bardzo dziwne dla mnie było to, że ludzie wychodzili z kina, podczas gdy no każdy racjonalnie myślący człowiek musi spodziewać, że tam jeszcze jakaś scena będzie. Dlatego, że w momencie, kiedy pokazywały się litery końcowe, to kamera przybliżała się do Marsa. Dlatego, że ostatecznie no, Ziemianie uciekali na Marsa z Księżyca i ta kamera coraz bardziej przybliżała się do tego Marsa. Więc logicznym było, że w momencie, jak ona tam doleci, to coś zobaczymy. No to tak musiało być, no w końcu po to tam leciała, prawda? A mimo wszystko, nawet widząc ten fakt, no to ludzie nie byli tym zainteresowani, wychodzili z kina. A autentycznie tam jeszcze potem była scena. Zdradzę tą scenę, zaspoiluję. Zresztą mi także zaspoilowałem cały film, ale zaspoiluję także tą scenę. Mianowicie Ziemianie uciekają na Marsa, a potem się okazuje, że na ciemnej stronie Marsa, która tak naprawdę nie istnieje, bo ta planeta się kręci wokół własnej osi, no ale że no, również na ciemnej stronie Marsa istnieją tym razem komuniści, prawda?
I to akurat była bardzo fajna scena, taki smaczek typowo prześmiewczy, to mi się spodobało, dlatego że no, na Księżycu naziści mieli bazę w kształcie swastyki, a tu nagle kamera się obraca w stronę ciemnej strony Marsa i tam widzimy bazę w kształcie sierpa i młota i kalinka leci w tle, sputniki latają wokół tego. Głupkowate, ale to akurat było śmieszne. Natomiast, no, jak dla mnie, oczywiście kwestia humoru, no humor jest rzeczą typowo subiektywną, to co będzie śmieszyło jednego człowieka, nie będzie śmieszyło drugiego. Niemniej jednak, jak dla mnie, humor ogólnie tego filmu był na siłę i był po prostu nieśmieszny i w większości niestety dlatego też mi się on nie podobał. Piszcie, co o tym myślicie, piszcie, co myślicie o samym Iron Sky'u, jeżeli widzieliście. Na razie z mojej strony to tyle, widzimy się na kolejnych podobnych i innych materiałach w przyszłości na tymże kanale. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę, jeżeli chcecie wesprzeć kanał, no to pamiętajcie o Patronite. Hej ludziska, cześć!